Hej, cześć, witajcie w trzecim odcineczku. W dzisiejszym odcinku oczywiście zabieramy się do pracy nad orką, znaczy orką, nad kultywowaniem naszego pola po rzepaku. My sobie tutaj wjeżdżamy w to pole. Trochę nam zejdzie tutaj ta praca. Idziemy sobie najpierw i tak pomyślałem może, że żeby też nie jeździć, wiecie, po ukosie, to tutaj sobie tylko zrobię taki poprzeczniak szeroki. Zaraz sobie tutaj zaczniemy ten pracownika sobie wezwiemy, tak abyśmy mogli też już coś działać, nie? My sobie tutaj pracownika wezwiemy. Niech nam on pracuje. A my sobie tutaj teraz tak, nie wiem czy muszę sprawdzić dokładnie jaką to ma siłę. To co my posiadamy, oczywiście siewnik, a nie, 37,50. My mamy 125 koni, więc ale się ładnie ten zestaw pasuje. Amazonka z John Deerkiem. Wow, ale co prawda widzę, że jest tu trochę uniósł się nam. Czy ja ty mam? Nie mam. Ale dobra, wiecie co, ja chyba sobie chociaż ja jednak ładnie pasuje, to na razie sobie to odepniemy, bo obciążnik mamy jeden, ja bym chciał sobie kupić jeszcze jeden. Tak aby ten nasz jelonek dawał sobie radę w tym polu bez najmniejszych oporów. Na godzinę leci, wam powiem, ten jelonek John Deere bardzo dobrze. Ale mam tutaj turbospędzarkę wkręconą, nie? Dobra, lecimy sobie tutaj. Jest może i mały, ale 127 koni ma. Nie jest aż taki mały dżendilek. Aha. Bo no właśnie, taka sytuacja, że zapomniałem
trzypunktowego tego zaczepu zamontować mu tutaj. I co teraz? I tutaj tak, do warsztatu chyba tutaj się nie wiedzie dokładnie. No to będzie mały problem. Dlaczego pracownik B zakończył pracę? Jak on jeszcze nawet nie zakończył pracy. Panie, no. Ten kawałek to przejechał już. Trzeba tylko zrobić ten tą tak zwaną linię. No tutaj niestety, ale widzę, że oni nie działają dobrze, jeżeli chodzi o samą funkcję planu. No, pojedziemy sobie tutaj w tę stronę. Tak, żeby sobie tutaj oddzielić z kilka razy, z parę razy pasy. Kawki oczywiście. To musi być. No się nam, że tak powiem, konto uszczupliło. A, Walka daje sobie radę tutaj. No, myślę, że takie dwa objazdy szerokościowo powinny wystarczyć. Do tego, żeby on tutaj się na mnie zacinał. Dobrze, sprawdźmy sobie, czy on będzie się tutaj nam dalej zacinał, a my tu niestety, no co? Zabieramy sobie obciążnik, przyda się do niestety. Ale jak już jesteśmy tu, to od razu sobie zakupimy 30. To jest do 90 konnego. 206, 213. No. Nie będziemy też przesadzać, prawda? Myślę, że to jest ten. Tak, to jest ten, całe szczęście. Czyli po prostu zrobimy tutaj z jelonka konsolę do ładowania.
Tylko tutaj nie widzę za bardzo. To chyba było do teleskopówki, nie? Co to? Do tego? Nie. Gdzieś to musiało być. Tu chyba. To nie ma ten zaczep. Czyli to będzie tutaj. A, dokładnie, tak jest. Co my możemy tutaj mieć, moi drodzy? Bo tak. Belki to na razie nie. Myślę, że możemy tą łyżkę wziąć. Ponieważ dobra, my mamy dendyrka przygotowanego, tak zwanego do roli krowiej. Bo się akurat tak nam buduje pastwisko dla krów i moi drodzy. Hodowa. Koniarstwo. A gdzie to wam pokażę w następnym odcinku? Gdzie nam się tutaj? Gdzie budujemy nasze takie większe gospodarstwo? Tam też będzie właśnie ten John Deere docelowy. Docelowo w tym miejscu. No, mogliśmy sobie w sumie kosiarkę też kupić. A, dobra. Zobaczmy, jak ten pracownik tam nam pracuje. A, daje radę, chłop. Tak, oczywiście mój syn się tutaj już nam daje we znaki. Teraz tak. Myślę, że Zetor no siad skubany, siad, widać. Ale zrobimy sobie tak. Myślę, że nie powinien jakoś. Dobra, przejdziemy sobie tutaj przez pole mietka. Nie pogniewa się chłop. Bo tak, pomiędzy to, wiecie, nie będzie aż taki zły. Ponieważ jeszcze trzeba jechać po nasiona, bo to, że my mamy na sadzarkę, siewnik, przepraszam, sadzarka bez ziemniaków, kukurydzy, to nie oznacza, że my możemy tutaj to jest chyba to, dobrze mówię? A, to nie wiem, ile tego wziąłem, no chyba dwa wezmę na razie.
Czekajcie, bo nie wiem czy... To ja to kupiłem? Czy nie? A, dobra, stały nawóz. Okej. Nie to wziąłem co trzeba. No i... No bo ja jestem chyba nie z tej osady. Zaraz. Gdzie to mamy? Aha. Trzeba tak wsypać. Okej. Dobra, to trzeba jeszcze raz to kupić. A tamte worki zostawimy. Tysiąc 600. Czego? Chyba się zmieść z tym. Dobra, powinno być git. Tak, no syn oczywiście tutaj. Ej, w sumie tej topole też by można było kupić. 42, to nie jest... Ło, ten jak odpis. Czy ja dam radę już teraz? No, tak. Halo? Halo, halo? Halo? Halo, tak? Nie, pomyłka. No, co jeszcze... Dobra, mamy rzepak. Aha. Co my możemy tu siać w tym miesiącu? Pszenica. No dobra, bo tak w sumie... Więc jedziemy z pszenicami. Nawet podgrzewaną szybę mamy. Proszę, jakie udogodnienia. Dobra, lecimy sobie tak jak tutaj. Pierwszy ten pokos jest.
trochę nam. Bez tego tej pracownika trzeba będzie puścić, ale wyłączyć nam wszystko. Czekaj, 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 wróć ty, idziemy. Bo ty tu sobie... Pierdala. No chyba tym raczej nie posiejemy zatorem. Szybciej. Uszczerkę po głowie, co mi poje. Nim tu zasiejemy. No dobra, ale... Ten pierwszy rzut. Dobrze. Zaraz dostaniesz. Dobra, moi drodzy, ja muszę kończyć w tym odcinku. Dobrze, idź. I co, no widzimy się... Już po żniwach, jak to wszystko psieje. Dojedziemy sobie do końca. No, ten zator jednak nie ma mocy takiej, aby... ...to zasilić. Do usłyszenia, do następnego. Hej.